Jesteśmy w Karpaczu, najbardziej wyczekiwana runda naszego sezonu. 750 metrów odcinka z rajdu karkonoskiego. Dzisiaj jeszcze nam pogoda nie dopisuje, ale niedziela na pewno będzie gorąca. Kwalifikacyjne, trzeci dopiero będzie rano. No, na razie z tych dwóch nie jestem zadowolony, chociaż 90 punktów to w tej chwili chyba druga lokata. No ale ponieważ jesteśmy tutaj drugi rok w rzędu, zawodnicy wszyscy no, chcą się pokazać z jak najlepszej strony. Trasy w sumie znają, także no, naprawdę wszyscy jeździmy na krawędzi, jest sporo wypadków. Parę ciekawostek z kibicami, ponieważ no, wszyscy chcą jak najwięcej widzieć. Niestety harmonogram imprezy na tym trochę ucierpiał. Czekamy już na jutrzejsze finały. Zapowiadają słoneczną pogodę, więc na pewno będzie o wiele więcej frajdy z jazdy. Super, zacząłem się jeździć, dogadałem się z trasą. Pierwsze para z Świętorejem. Później ciężki pojedynek z Marcinem Ostinkiem. Też wygrany, także pieliśmy się w górę. Następnie Grześ Świerki. Walczyliśmy jak wy. Też z Grzesiem wygrałem. No i w pojedynku finałowym Maciej Bochenek. Niestety auto już stwierdziło, że dalej nie pojedzie. Silnik uległ awarii, także po pierwszym przejeździe w sumie chyba nawet prawie wygranym, niestety silnik wybuchł, nie mogłem dokończyć mojej pary, w związku z czym drugie miejsce. Awans w klasyfikacji generalnej, zostaje nam 3 tygodnie do Poznania, żeby zreanimować auto, no i cóż, czekamy na Poznań.